Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie na tym kanale. A dzisiaj polecimy sobie na zawody. To będzie taki nasz vlog z zawodów, z przygotowań. Mamy piątek rano, ja sobie lecę w tym momencie na zajęcia, a w międzyczasie przygotowałam dużo nauszników, które będziemy później sobie sklejać na zawody. I mamy też mnóstwo kordeł, nie wiem jak się to odmienia. Mamy też kilka uwiązów, tyle ile miałam karabinczyków, no to w sumie zrobiłam, więc lecimy i później będziemy to wszystko ogarniać. Dobra, czy jest pierwsza w nocy, a ja wycinam po pierwsze kociki zniżkowe, Dark Unicorn 20% zniżki z okazji Dnia Dziecka na Woodshop i jakieś tam inne pierdołki, mystery boxy, będę jeszcze pakować, moje wizytówki, no być może. Polecanko. Nie, jak w ogóle, to mam już dużo rzeczy zrobionych, także jest szansa, że dzisiaj pójdę spać. W sensie, no tak, na dzisiaj. Dzisiaj są zawody, tak jak mówiłam, jest po północy, sklejamy karty konia i rano Wam pokażę, jak wygląda moja paka przepełniona akcesoriami. Dobra, kochani, jest piąta rano, po piątej, prawie szósta. I tak wyglądają wszystkie akcesoria, które wczoraj mi się udało zrobić. Wydaje mi się, że naprawdę dużo. Z tym, że nauszniki miałam powycinane już wcześniej, więc wystarczyło je tylko skleić ze sobą. Tu mamy karty jeszcze do zszycia. Ogarniałam też czarmsiki. Na razie po jednym z każdego koloru misiów. Tu mamy zrobione wszystkie takie baloniki. Takie o. I tutaj mamy napójki. Takie a la bubble tea, ale nie do końca. Biorę też sobie na zawody kombinerki i resztę misiów, które są gdzieś tam w środku. No to będę po prostu dokładać kolorów, jak czegoś zabraknie. Popakowałam również takie zestawiki, mega urocze. Mamy na przykład tęczowe kokardki. Mamy też gdzieś tam jakieś inne z charmsami. O, tutaj mamy kokardki i charmsy. I mamy też na przykład same misie gdzieś tutaj. O, wszystkie kolory misiów. Także tutaj mamy jeszcze całe pudełko numer 1 z akcesoriami i pudełko numer 2 z akcesoriami. Tutaj wziąłam sobie też wizytówki i mazaki i wędzidła, które też będą na sprzedaż. Wziąłam też kartki do pisania i pakujemy teraz mystery boxy. No i tutaj macie ostatnie podskoczki razem ze Silverem. To jest chyba jeden z moich wcześniejszych w ogóle treningów, dosłownie o 6 rano na nim. Sprawdzałam, ile jestem w stanie skoczyć i tutaj już sobie jedziemy z pełną ekipką koników. Jak widzicie, kilka z nich jest na sprzedaż. Wzięłam też moją ujeżdżeniową Wanilkę, żeby się z nią pokazać. No i Silverek do startów. Tutaj mamy jeszcze różne pierdółki, właśnie ostatnie boksy dopakowałam. No i teraz macie mój przyjazd. Ja traktowałam te zawody jako totalnie rozgrzewkowe. No i ten parkour w sumie też. On był dosyć dziwnie poustawiany. A jako, że jechałam no głównie właśnie ze stoiskiem na te zawody, no to obowiązkiem było wystartowanie też w jednej z konkurencji. Przejechałam sobie parkour 90, totalnie brałam pod uwagę tylko i wyłącznie styl, żeby się tak rozruszać, no bo ja swoją karierę skokowca zakończyłam, a niestety ujeżdżenia nie było. I finalnie przejechałam parkour na zero, na czysto, a tutaj jeszcze właśnie treningi pomiędzy zawodami. Z tamtych zawodów nie mam za bardzo więcej nagrań, ale tutaj stwierdziłam, że postanowiłam poćwiczyć właśnie szeregi, z którymi mi słabo szło. I tutaj mamy już przygotowania na kolejne zawody. Tym razem dorobiłam na czółków, bo widziałam, że bardzo fajnie się sprzedały. I kokardki również, trochę więcej ich popakowałam. Tu jest dosłownie wszystko, co mi zostało. Te tęczowe zestawy też bardzo są świetne, fajne. Widzę, że je lubicie. Także jeśli chcecie, to oczywiście na moim Vinted albo Aliexie, Kehety, Dark Unicorn macie możliwość kupna takich zestawików i nie tylko. Tutaj no sporo pudełek tych rzeczy było. No i tutaj jeszcze więcej treningów. Tutaj postawiony okser, bo na następnych zawodach, które były pod Skalanach, brałam udział w krosie, które miało wysokość, tego co pamiętam, 90 cm, więc stwierdziłam, że no, muszę postawić coś wyższego. No i fail. Jak zwykle nie umiem skakać, także pozdrawiam serdecznie. No i tutaj już mam zdecydowanie więcej nagrań. Tutaj jest nasza piękna loża szyderców, ja to tak nazwałam. I tutaj mamy przejazd ujeżdżeniowy Ali, który wydaje mi się, że był jednym naprawdę z najlepszych.
i cieplutko od razu pozdrawiam. Naprawdę bardzo, bardzo mi się podobał, więc chwilkę się pozachwycajmy tym, jak to wyglądało. Ogólnie całe zawody ze względu na atmosferę oceniam na naprawdę chyba jedne z najlepszych, no ale tylko i wyłącznie dzięki atmosferze. Jak widzicie, całość odbywała się w takim namiocie a la cyrkowym, bo w połowie zawodów albo praktycznie w 1/3 ich zaczęło padać. Była straszna burza, także całe szczęście, że właściciele, organizatorzy mieli w zanadrzu właśnie taki namiot. Także organizacja pod tym względem była ok. Jedyny największy chyba minus to taki, że całe zawody były strasznie długie. Było dużo konkurencji, bardzo dużo osób, myślę, że około 50. No i przez co musiałam też, od razu mam taki spoiler, zdradzę, podjechać wcześniej, zakończyć wcześniej te zawody, no bo po prostu bym się nie wyrobiła, a nie wiadomo ile by jeszcze zajęły te zawody. Ale oczywiście w ogóle zdążyłam wystartować we wszystkich konkurencjach, w których byłam zapisana, a byłam zapisana na dwie. Tutaj mamy jeszcze przebitkę na stoisko, piękne, i mamy ujeżdżenie, chwilę przed ujeżdżenie, tragiczne. Cudownie się bawiłyśmy. I mamy piękne nagranie szpileczki w kolanie. Ja nie wiem w ogóle jak to się stało, nie było mnie przy tym i naprawdę żałuję, ale piękna sprawa. No i mamy mój przejazd z ujeżdżenia. Razem go sobie ocenimy. Ja w ogóle byłam przerażona tym, że po pierwsze były te słupy na czworoboku, po drugie no wymiary miały być na początku 20x20, co w sumie są bardzo duże wymiary, zwykle 7x14, 10x20, tak przeciętnie ten czworobok, więc ja na początku bardzo goniłam ten układ, tak byłam przyzwyczajona i tak miałam jakby w głowie. Później się okazało, że no jak widzicie, ze względu na ten namiot właśnie czworobok jest dużo mniejszy, myślę, że miał, nie wiem, coś koło 10x10 metrów, no i był kwadratem, co znacznie utrudniało mi w trakcie przejazdu orientację w ogóle, co i jak. Ale mimo wszystko jestem zadowolona bardzo z dopasowania do muzyki. Jechałam do piosenki Little Pretty Devil, coś takiego, nie wiem, Jezu, ale będziecie ją pewnie słyszeć w tle. I właśnie co do zmian tempa też całkiem spoko, no i dopasowanie do muzyki to wydaje mi się, że był jeden z większych atutów moich, a tak to chody jakby leżały. Ja też w sumie teraz przez studia i siwam nie mam praktycznie w ogóle czasu trenować i traktuję po prostu zawody jako treningi, bo wtedy po prostu mam czas. Tutaj w tym momencie w ogóle moje piafy leżą, bo to był taki mój moment na odpoczynek jako jedyny w tym układzie. Ogólnie układ trwał około 150 sekund i praktycznie miałam dosłownie 3-4 sekundy tylko właśnie z tempa zatrzymania, a tak to pozostałymi chodami właśnie kłus i galop był, więc kondycyjnie też wydaje mi się, że dosyć ciężko, dlatego ten piaf to też był moment na mój taki odpoczynek leciutki. I tutaj widać w ogóle moją niestabilną rękę, ja sobie nie zdawałam z tego sprawy, dopóki nie zobaczyłam tego na nagraniu, jak ja bardzo macham tymi rękami. No więc przynajmniej mam tak jakby co dalej ćwiczyć. I tutaj mamy piękne zmiany w tempo, które były właśnie tak fajnie do muzyki. I tutaj mamy kolejną chwilkę dosłownie z tempa, z temp swobodny i od razu zebranie do kłusa wyciągniętego, to przejście też było dosyć ciężkie i tutaj praktycznie od tego momentu już nie wiedziałam co robić, bo tak jakby stwierdziłam, że co mi zostanie czasu, to po prostu coś wykombinuję, a nie wiem jakie będą wymiary tego czworoboku, więc no po prostu tutaj się wkradł ten piruecik i jeszcze raz kłus wyciągnięty, bo uważam, że on wygląda całkiem ok wśród tych wszystkich figur, no i idealnie w punkt w muzykę wjazd na linię środkową i ukłon. Miejscu mogę wam zdradzić, że właśnie ten układ zajął pierwsze miejsce, w ogóle totalnie niespodziewane i nie oceniałabym tak tego układu. A tutaj już mamy start w krosie, który zapamiętam na bardzo długo, bo początek parkouru jechało mi się naprawdę świetnie, był dosyć szybki, no i później już linie były niepasujące, przynajmniej dla mnie, do mojej fuli, więc miałam dwa wyłamania finalnie, ale przejechany parkour na czysto. Dzięki czemu zajęłam 4. miejsce w tym parkurze i tutaj też mamy właśnie to drugie wyłamanie przez niepasującą dla mnie odległość, dla ludzi o krótszych krokach byłoby pasujące. No i moja spektakularna wywrotka, ale już za celownikami, to się liczyło, że już po celownikach i po prostu piękna, no
możecie robić z tego przeróbki, bo jakby to zasługuje na to. I tylko ja jestem zdolna, żeby coś takiego zrobić. I oczywiście z tego miejsca pozdrawiam dziewczyny z Loży Szyderców, bo to były naprawdę pod względem atmosfery super zawody. I tu właśnie taki powrót po tej burzy, powrót do siwusi, ponieważ musiałam ją w tym dniu wylążować i tutaj mogła się zapoznać ze Silverkiem i taka króciutka ląża. Tutaj mamy kolejne zawody tydzień później w Ogrodzieńcu, których byłam współorganizatorem, dlatego tutaj praktycznie nic nie nagrałam, no bo właśnie głównie zajmowałam się organizacją. I później oczywiście no, siwusia ściągana z padoczku. W trakcie tygodnia miałam możliwość pojechania na tory w ogóle wyścigowe z Wrocławia, także to też bardzo fajna sprawa. Kolejna ląża siwusi i lecimy na następne zawody, które były w niedzielę. Albo w sobotę, nie wiem, w każdym razie w weekend później. Tutaj właśnie widzicie stanowisko moje w OJK Elanosie, Elanus chyba, w Krakowie. I to są ostatnie zawody, tak jakby przed wakacjami, w których wystartowałam i na których byłam. Jeśli wiecie coś o jakichś zawodach w Małopolsce, to też śmiało możecie dawać znać, bo chętnie się przejadę. I na tych zawodach też treningowo sobie wystartowałam w ujeżdżeniu i mój układ możecie zobaczyć właśnie teraz. Jest to ten sam układ, który był w Ogrodzieńcu, tylko lekko zmodyfikowany. No i tutaj czworobok miał trochę inne wymiary. No i mam po prostu chyba lepsze nagranie z tego. Na pewno tło jest jednolite i dzięki czemu możecie lepiej zobaczyć moje wszystkie figury. Tutaj też jakby no, nie za bardzo cokolwiek poprawiałam w tym układzie, tylko jechałam na żywca. Nie miałam czasu się przygotować z innym układem, więc poleciałam z tym, co ostatnio właśnie wykombinowałam. I tutaj przy tym piafie niepotrzebnie się tak gibię na boki. Ale tak jak mówiłam, to była chwila wytchnienia dla mnie podczas tego układu, jedna z niewielu. I tutaj już możecie zobaczyć, że mam bardziej stabilną rękę. Już coś niecoś poprawiłam, ale koń jest lekko przeganaszowany, więc będę to też pamiętała przy następnym razie, żeby lekko, swobodniej trzymać wodze i piruet w prawą stronę, który bardzo dużo lepiej wychodzi, tak myślę, niż w lewą. I tutaj powtórzenie piafu, bo zapomniałam o ustępowaniu w galopie, które miałam zrobić, więc no tak na szybko wykombinowałam, że po prostu powtórzę i piaf, i pasaż. A więc te układy się jednak troszeczkę różniły, to cofanie mi się bardzo podoba i jest to chyba moja ulubiona część z całego układu. Wydaje mi się, że najlepiej wychodzi mi właśnie zatrzymanie oraz cofanie. Tutaj mamy galop wyciągnięty, skrócenie do nawet zebranego, którego też w poprzednim układzie nie było. I tutaj mamy piękny widok na sędzinę, lotne zmiany co dwie nogi do taktu muzyki i to była taka fajna, jakby fajny moment po prostu w tej piosence, żeby zrobić idealnie te lotne. Mamy swobodny do wyciągniętego i tutaj się nie zmieściłam na ścianie, więc stwierdziłam, że zrobię przekątną, bo jest dłuższa i będzie to lepiej wyglądało. Finalnie trochę za dużo było chyba tych przekątnych i tutaj całkiem już płaski galop, piruet w lewą stronę, który był tragiczny i ogólnie z samej końcówki tego układu jestem totalnie niezadowolona, ale w jazdę linię środkową też był ok i oczywiście piękny ukłon na koniec. To jest ulubiony moment mojego przyjazdu i tutaj mamy pamiąteczki oraz nagrody, które udało mi się wygrać w tym konkursie. Wanilka się super spisała i tutaj właśnie Wam pokazuję. No i co, to by było na tyle szalonego turu po czterech zawodach. Ja Wam dziękuję za oglądanie, dajcie znać, jeśli wiecie coś o następnych. Do zobaczenia, cześć i pa, pa.